Siemanko, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na filmie otworzymy sobie dwie duże puszki kolekcjonera. Jak możecie zobaczyć, po lewej stronie jest puszka z Euro 2016 z Francji i po prawej Rosja 2018 World Cup. Czyli to są dwie ostatnie największe imprezy. Ta już minęła, ta dopiero przed nami. Porównamy sobie obie puszki. Zobaczymy, która seria Waszym zdaniem była lepsza. Jakie karty Wam się bardziej podobały. Czy z Euro 2016, czy może z najnowszej kolekcji World Cup Russia 2018. Ceny może tutaj Wam zaprezentuję, żeby było dla porównania, czyli puszka z World Cupa to cena taka 60 zł bez 10 groszy, natomiast z Euro 2016 45 zł bez grosza. 10 saszetek, 3 karty z limitowanej edycji, a tutaj 9 saszetek i również 3 karty z limitowanej edycji, czyli tutaj jedna saszetka więcej i cena tańsza. Więc raczej, jeżeli chodzi o cenę, każdy z nas będzie typował na Euro 2016. Otworzymy sobie oczywiście jedną i drugą na filmie od razu. Sprawdzimy, jakie karty wpadły. Tutaj są trzy limitki i 9 saszetek. A tutaj też trzy limitki muszę troszeczkę podważyć. O. I 10 saszetek. Zobaczymy sobie najpierw limitki, porównamy. Cristiano Ronaldo i Pogba. Która limitka Waszym zdaniem jest ładniejsza? Z Euro czy z World Cupa? Pytanie oczywiście do Was. Lecimy dalej. Tutaj Kevin De Bruyne. Tutaj Timo Werner. No i oczywiście w tej kolekcji Euro były trzy rodzaje: Hero, Shiny i Classic. Tutaj wszystkie wyglądają jednakowo, pomijając oczywiście Premium i Golda. Aguero i Lewandowski. Tutaj są trzy rodzaje tych właśnie limitek: Shiny, Classic i Hero. A te trzy wyglądają identycznie. Saszetki porównamy: niebieskie, czerwone. Dwóch tylko zawodników, tutaj pięciu. Jeżeli chodzi o występowanie kart, to w Euro 2016 459, a tutaj 468, czyli więcej o 9 kart. Jest tutaj też duża różnorodność, natomiast w World Cupie nie ma tyle insertów. Będziemy oczywiście otwierać na zmianę.
Bazóweczki z Euro 2016. I mamy tutaj trofi. World Cup. No i porównajmy sobie teraz karty bazowe. W Euro 2016 wszystko ładnie się komponowało. No tutaj nie ma takiego czegoś. Jest różna ilość kart bazowych w zespołach. Nie ma jednolicie, że po 9. Raz jest 9, raz 18, więc to tutaj jest na pewno inaczej niż tutaj. Karty specjalne w Euro 2016 były razem z bazowymi na stronie, a tutaj tylko karty bazowe są. Specjalne są po kartach bazowych na końcu albumu. No i tutaj mamy kartę Fans oczywiście. Gunnarsson. Goalstopper, Neuer, Next Generation. Bazówek tutaj już nie będę prezentował, tylko sobie zaraz porównamy karty specjalne. Tutaj trafiliśmy ponownie fansa, więc na razie nie ma co porównywać. Czekamy, aż padnie Goalstopper na przykład. Wtedy porównamy te karty. Friends and Foes. Miller i Lewandowski. Mamy Risinga i Kenacho. Tutaj z tego co pamiętam, karty Rising nie było. Nie, tutaj nie było kart Rising. Tam były karty Top Jouer. Loga były, jak tutaj możecie zobaczyć, Niemcy. Expert Ronaldo. W tej kolekcji właśnie brakują mi te loga. Fajnie by było, jakby z każdego zespołu była karta z logiem. Moutinho. Karta Top Jouer Verratti i Making History, czyli dwie karty tworzące jakąś cieszynkę albo cały zespół. Mamy Game Changera. Tutaj też były Game Changery, ale całkiem inaczej wyglądały. Dele Alli. Miejmy nadzieję, że wpadnie Game Changer, żeby to porównać. Na razie nie ma. Trafiliśmy Inventi Venice. Modric. W tej kolekcji nie ma tego. Passion and Pride. Jeżeli chodzi o kolekcję Euro, nie było tutaj takiej bardzo rzadkiej karty. Tutaj są oczywiście Topmastery i Invisible. Więc ta kolekcja jest moim zdaniem więcej warta
niż ta z Euro 2016. Rising Star Tielemans. Dodatkowo dodajmy cenę tej kolekcji, więc automatycznie musi to być więcej warte. Tutaj mamy Defensive Rock Skrtel. W tej kolekcji nie ma defensywów. No jak na razie głównie fansy tutaj wpadają. Kolejne logo Austrii. I ekspert rad. Same bazówki. To jest właśnie też problem tej kolekcji, że mamy saszetki z tylko bazowymi kartami. Tutaj tego nie było. Zawsze jakaś, przynajmniej jedna karta specjalna była w saszetce. Goalstopper Tatarusanu. No i tutaj ponownie fans favorite Sanchez. Double Trouble z Włoch. I kogo my tutaj mamy? One to Watch. Tutaj nie było ani takich właśnie kart. A nie, tutaj były Double Trouble. Są Double Trouble. Pomyliło mi się. Więc ja może przejdę kawałek się do mojego stołu i wezmę karty. I sobie to porównamy dalej. Tutaj mam Double Trouble. Która karta waszym zdaniem jest ładniejsza? Z tej kolekcji czy z tej? Dla mnie, myślę, ta jest ładniejsza. Teraz Game Changery. Trzeba poszukać z tej kolekcji kartę Game Changer. I będziemy mogli porównać ją. Tutaj zdecydowanie na plus ten Game Changer z World Cupa. Co my tu jeszcze mamy? Tutaj karta 11. Tego w tej kolekcji nie ma. Tak to z takich głównych kart wygląda. Jeszcze Goalstoppery sobie porównamy. Tutaj mamy. Jak dla mnie te goalstopery są ładniejsze niż z Euro. No i co jeszcze? Tutaj oczywiście mamy Power 4. Tego nie było w tej kolekcji. Risingi widzieliśmy już. Tak to, moi kochani, mniej więcej wygląda. Do was teraz należy zadanie skomentować, która waszym zdaniem kolekcja jest fajniejsza dla was pod każdym względem pieniężnym, wyglądowym, karcianym, co jakie trafy. Więc czekam na wasze zdanie. Dzisiaj to wszystko na filmie. Dzięki za uwagę, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!